Po meczu w Toruniu licznik bramkowych zdobyczy Michała Marka wybił liczbę 199 trafień i oto jest! Na starcie 5 minuty meczu! Michał Marek zdobywa gola otwarcia rezultatu tego spotkania i swojego personalnego gola numer 200 na parkietach Futsal Ekstraklasy. Jest! 200! Przede wszystkim gratulacje, Michał. 200 bramek w najwyższej klasie rozgrywkowej to wyczynnie w kij dmuchał. Ile lat pracowałeś na ten wynik? Po pierwsze, no dziękuję bardzo. No, jest to fajny wynik. Gdzieś tam ten sezon, no, to był główny cel, pierwszy cel w tym sezonie, żeby to osiągnąć. Pracowałem na to bodajże 12 lat. 12 rok teraz jest, więc no, trochę czasu to trwało. 200 goli w 12 lat. Po drodze było między innymi Królestwo. Korona Króla Strzelców. No tak, tak. No, udało się też zdobyć tą koronę Króla Strzelców. Jak tak patrzę, no to w Polsce chyba wszystkie tytuły się udało zdobyć, bo wtedy też jak było korona Króla Strzelców, było MVP ligi, więc mistrzostwa, puchary, wszystko, ta 200 na koncie. Więc no nie powiem, że trzeba kończyć, ale no cieszy mnie to, że powiedzmy, że w wieku 30 lat udało mi się już tak wiele osiągnąć. Absolutnie nie ma takiego człowieka w Cygańskim Lesie i Przystartowej, który by Cię nakłaniał do zakończenia kariery. Mam nadzieję, jeszcze mnóstwo goli i świetnych występów przed Tobą, czy przed tym konkretnym meczem z drużyną z Bochni. Czułeś takie brzemię odpowiedzialności, taki ciężar, że ludzie czekają na to moje 200? Wiem z doświadczenia, że jak się bardzo chce strzelić tą bramkę, która gdzieś tam świadczy o wygranej, powiedzmy tytule Króla Strzelców i właśnie tą 200, to nie chce często wpaść i potem to się odwleka w czasie. Przed meczem, powiedzmy, gdzieś tam czułem delikatną presję, ale sam sobie też mówiłem w głowie, że jak nie teraz, to w następnym meczu, ale bardzo chciałem to zdobyć jak najszybciej. No i udało się, no, gdzieś tam w pierwszej połowie pierwsza bramka meczu, no i było można świętować. To już na koniec, Michał. Ten jeden gol spośród 200 ligowych, który był najbardziej urodziwy w Twojej opinii lub ważył najwięcej dla zespołu, dla klubu? O, nie przygotowałem się do tego pytania. Może ten, no bo to jednak 200, a mało kto, powiedzmy, że to grono zawodników, którzy mają 200 bramek w lidze, no nie jest za duże, więc powiedzmy, że ten był jednym z istotniejszych dla mnie indywidualnie. Pewnie padło parę innych bramek, które były ważniejsze dla drużyny, dla rekordu, dla trofeów, ale ten był dla mnie taki dość istotny. Kończąc z fantazją, życzę kolejnych 200. O, dziękuję, fajnie by było.